Siema, pewnie wszedłeś ten filmik, ponieważ jesteś ciekawy, o jakie kapcie do grania w piłkę nożną chodzi. Otóż Adidas wypuścił niedawno nowy model Nemesis. I to właśnie te buty, czyli Adidas Nemesis Tango 17 Plus 360 Agility, nazwaliśmy wraz z całą ekipą kapciami. Zapraszam do oglądania. Dlaczego nazywamy je kapciami? Przede wszystkim nie mają sznurówek, na pierwszy rzut oka wyglądają jak kapcie oraz są niesamowicie wygodne. Na początku opowiemy Wam o tych butach i o najnowocześniejszych technologiach modelu Nemesis. Potem sprawdzimy, jak sprawują się podczas grania. A więc są one skonstruowane z bandaży i taśm, które profesjonalnie nazywają się Torsion Tape 360 Agility Bandage System. Dzięki nowej konstrukcji buty po pierwszym założeniu idealnie przylegają i dopasowują się do niej, do stopy. Taśmy sportowe są bardzo cienkie i pozwalają na przyjemny kontakt z piłką. Dodatkowo na czubku buta możesz zauważyć taką grubszą warstwę, dzięki której buty jest bardziej wytrzymały. Ale jak to się dzieje, że nie spadają ze stopy, skoro nie mają sznurówek? Za to odpowiada Dual Lock Collar, kołnierz buta, który stabilizuje kostki i bezpiecznie dopasowuje się do nich. Dodatkowo we wewnętrznej stronie kołnierza użyto specjalnych silikonowych kropek, dzięki którym stopa jest utrzymywana w bucie. Ten model przeznaczony jest na nawierzchnie halowe, ale my również go używamy tutaj na Orliku i naprawdę musimy powiedzieć, że sprawuje się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wygląd, to już musicie sami ocenić, bo każdy ma inny gust. Jesteśmy ciekawi Jesteśmy ciekawi również Waszej opinii, dlatego piszcie w komentarzach, co sądzicie o modelu Nemesis. Dobra, koniec gadania. Czas sprawdzić, jak buty sprawują się na boisku. Lecimy teraz z konkursem, zobaczymy, kto najszybciej ubierze Nemesiski. Teraz gramy w papier, kamień, nożyce, wyłaniamy zwycięzcę. Zwycięzca wybiera sobie osobę do pary, no i wtedy lecimy, zobaczymy, kto zostanie królem zakładania Nemesisów. 3, 4. Lecimy z koksem. Nie, nie, kolego. Kolego, tutaj trzeba pokazać. Tylko jeszcze przypomnę, że wygrywa ta osoba, która po założeniu butów pierwsza dotknie tutaj tej białej linii. Tak? Chłopaki gotowi? Gotowi? Gotowi! Start! Oooo! Replay! Yes! Remis! Dobra, ja z Krzychem jesteśmy w finale. W tym samym czasie nadrobiliśmy na linię. A teraz drugi półfinał. Bartek kontra Oparus. Jeszcze tutaj kolegów ustawię. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, start! Gnojek! Jest i opcji! Jest i opcji! Ej, jeszcze raz! Dobra, a więc mamy finał. Trzy osoby, nietypowo. Zobaczymy, kto jest zwycięzcą zakładania Nemesis. Proszę ułożyć stopy. Ja jako kamerzysta mówię start. Proszę tutaj ujść stopy. Właśnie. Tak. Start! Oj. Bezkonkurencyjnie tutaj Piotrek. No ładnie, on coś oszuka. Ej, opcji na popujesz mi grałę tylko? Poczekaj, jestem zajęty. Tak, jasne. Teraz szybko idzie. Dobra, gotowe są. Dawaj kałę teraz. Stary popęknął. Czekaj, czekaj. Jeszcze dopompować.